Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu. Oficyna w Czarnolesie już otwarta. 25-milionowy pasażer lotniska Warszawa-Modlin. Nowy ambulans i 3 nowe samochody dla Ciechanowskiego Szpitala. W Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie otwarto odrestaurowaną oficynę z XIX wieku. Samorząd Mazowsza przekazał na ten cel ponad 1 200 000 zł. Prace związane z rewitalizacją i adaptacją należącej do Czarnoleskiego Muzeum Oficyny Dworskiej trwały 2 lata. Placówka jest instytucją kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego. To będzie miejsce aktywności kulturalnej, będą tam wystawy dzieł sztuki, ale też będzie miejsce na koncerty, na różnego rodzaju działalność artystyczną, teatralną, a też edukacyjną. Wszystkim nam zależy na to, aby ta instytucja się rozwijała i dzięki rzeczywiście pieniądzom, tak to trzeba określić, Samorządu Województwa Mazowieckiego, widać efekty zarówno w postaci inwestycyjnej, jak również przedstawionej oferty, którą dzisiaj prezentuje to muzeum. Udało nam się ten budynek kompletnie zmodernizować. Wygląda w tej chwili naprawdę jak, niektórzy mówią, jak z bajki. To jest trochę taki domek z bajki i z naszych snów. Pełni do tej pory już różne funkcje edukacyjne, wystawowe. Mogą tu się odbywać różnego rodzaju działania edukacyjne i artystyczne, jak również naukowe. Zostały praktycznie odnowione wszystkie elementy. Część elementów została wymieniona typowo nowe, ale jak widzieliśmy w środku, zostały stare belki odrestaurowane tam, gdzie można było. Koszt inwestycji to ponad 1 700 000 zł. 1 200 000 zł pochodzi z budżetu województwa, pozostałe 500 000 zł to środki unijne. 10 sierpnia na lotnisku Warszawa-Modlin wylądował 25-milionowy pasażer. Przyleciał z Rygi, a pochodzi z Łodzi. Pan Krzysztof został uroczyście przywitany i obdarowany cennymi upominkami. Przyznał, że po wylądowaniu poczuł się jak gwiazda filmowa. Pierwszy milion pasażerów skorzystał z lotniska w Modlinie w pierwszych 2 latach działalności portu, a przez ostatnie 1,5 roku port obsłużył aż 5 milionów osób. Rozwijamy się dalej, jeśli chodzi o ruch pasażerski, bardzo szybko. I my jesteśmy idealnym przykładem nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowej, że te kolejne miliony pasażerów korzystają, wracają najszybciej do linii low-costowych, a także na obsługujące tych przewoźników lotniska, takie jak Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin. Port lotniczy to nie tylko miejsce, w którym ludzie przylatują, odlatują, rozwija się ruch turystyczny, ale również ośrodek generujący rozwój gospodarczy tego regionu. I dlatego dla nas jest takie ważne to, żeby ten port się rozwijał. Spółka stawia na szybki rozwój. W najbliższych latach ma powstać linia kolejowa prowadząca bezpośrednio do portu lotniczego ze stacji Modlin. Na ten cel władze Mazowsza zarezerwowały w budżecie województwa blisko 30 milionów złotych. Mamy umowę podpisaną z przedsiębiorstwem PKP PLK. No i teraz poprzez najpierw realizację projektu budowlanego, a następnie samą realizację inwestycji, liczymy, że wreszcie to połączenie kolejowe zostanie zbudowane. Od maja trwają również prace modernizacyjne drogi kołowania, na którą spółka otrzymała pożyczkę w wysokości 7,5 miliona złotych od Samorządu Województwa Mazowieckiego. Remontowi będzie podlegać około 550 metrów, remontowi kapitalnemu, 550 metrów drogi kołowania, bardzo istotnej, bo ona przebiega dość strategicznie wzdłuż stanowisk postojowych w naszym porcie. Ten remont kapitalny będzie trwał około 3 miesięcy. Powinniśmy go zakończyć przed sezonem zimowym. Port Warszawa-Modlin cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony turystów. Tylko w lipcu skorzystało z niego blisko 350 tysięcy podróżnych. W tym sezonie wakacyjnym pasażerowie mogą podróżować z lotniska w aż 55 kierunkach. Nowoczesna karetka i 3 samochody osobowe o wartości w sumie blisko 1 000 000 zł trafiły do specjalistycznego szpitala wojewódzkiego w Ciechanowie. To efekt głosowania mieszkańców w ramach ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza.
W tym roku w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza zrealizowanych zostanie 332 projekty o wartości w sumie 25 milionów złotych. Do Ciechanowskiego Szpitala trafiły specjalistyczne pojazdy. To jest wysoko specjalistyczny, to jest taki mały szpitalny oddział ratunkowy na koła, wyposażony w cały niezbędny sprzęt. No a jeżeli chodzi o te samochody, no to jeden z nich jest do przewozu czy materiału biologicznego, czy krwi, która jest niezbędna. No a te dwa będą służyły do nocnej pomocy lekarskiej i do hospicjum. Jeden z samochodów osobowych jest, może funkcjonować jako ambulans sanitarny, jako pojazd uprzywilejowany na drodze. Do tej pory do przewozu krwi, do przewozu badań, najczęściej na trasie między Ciechanowem a Warszawą, niestety musieliśmy wykorzystywać nasze karetki pogotowia. Nasza flota była przestarzała, stara, cieszymy się bardzo i dziękujemy bardzo mieszkańcom za przygotowanie projektu i oddanie głosu na ten projekt. Służą one na co dzień do przede wszystkim transportowania pacjentów z naszego szpitala do szpitala wyższej referencyjności, przewożenia badań, dostarczenia krwi, preparatów krwiopochodnych oraz obsługi nocnej, świątecznej opieki zdrowotnej oraz opieki paliatywnej. Dzięki głosom mieszkańców w ramach wcześniejszych edycji BOM-u zmodernizowany został również teren wokół Ciechanowskiego Szpitala. Powstał parking oraz siłownia plenerowa, a w tym roku zmodernizowane zostanie oświetlenie zewnętrzne. Prawie 40% Polaków uważa, że inwestycje drogowe powinny być priorytetem dla samorządowców. Władze Mazowsza inwestują w rozwój infrastruktury drogowej, przeznaczając kolejne środki na remonty i utrzymanie dróg. Dobrze rozwinięta infrastruktura ma duże znaczenie dla wzrostu gospodarczego regionu, sprzyja zatrudnieniu i wpływa na jakość życia mieszkańców. My mamy w ogóle w województwie około 3000 km dróg wojewódzkich, ponad 400 obiektów różnych inżynieryjnych, mostowych, więc to jest olbrzymia odpowiedzialność. Dzisiaj się szczycimy już naprawdę wysokim poziomem zadowolenia z jakości tych dróg. Chcemy, żeby ten poziom podnosić w dalszym ciągu. Wiadomo, że drogi są bardzo potrzebne, bo bez dróg nie ma żadnego rozwoju i generalnie, jeżeli nie będziemy realizowali właśnie dróg i nie przygotujemy odpowiedniej ścieżki drogowej, no to po prostu zwyczajnie nie będzie można się rozwijać i nie będzie można dostawać się do różnych miejsc, które są potrzebne właśnie mieszkańcom. W ostatnich dniach samorząd Mazowsza przeznaczył 4 miliony złotych na przebudowę ulicy Wilczej w Markach. Ulicą gruntową wymaga już w tym momencie pilnej realizacji, jeśli chodzi o jej wybudowanie. Projekt zakłada kompleksowe wybudowanie drogi, łącznie z drogą rowerową, z chodnikiem, oświetleniem, jak również z odwodnieniem. Ponad 4 miliony złotych trafiło również do gminy Nieporęt na rozbudowę skrzyżowania ulic Stróżańskiej, Przyszłości i Słonecznej w Stanisławowie I. Ronda są bardzo istotne dla komunikacji, ale też dla bezpieczeństwa. Tu dodatkowo oprócz ronda jest ponad 300 metrów chodnika po prawie nawierzchni drogi wojewódzkiej. To jest skrzyżowanie bardzo ruchliwe, bardzo niebezpieczne, gdzie dochodziło do wielu kolizji. Myślę, że wykonanie tego ronda diametralnie zmieni tą sytuację i będzie wreszcie bezpiecznie i wszyscy będą mogli dojechać do gminy Nieporęt, jak również nasi mieszkańcy korzystać z tego skrzyżowania. Pieniądze, które przekazał nam Zarząd Województwa Mazowieckiego, które przekazał Sejmik Województwa Mazowieckiego, zawsze są wykorzystywane w tych właśnie miejscach najbardziej potrzebnych mieszkańcom i wskazanych, tak jak w tym przypadku, przez samorządy lokalne. Blisko 8 milionów złotych z budżetu Mazowsza umożliwiło wybudowanie siedziby obwodu drogowego Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lipsku. Obwód dzisiaj ma pod opieką 120 km dróg, my mamy 320. W związku z tym ta sieć jest dosyć duża, więc wymienność usług będzie tutaj jakby bardzo ważnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo osób poruszających się po naszych powiatowych drogach, nie tylko mieszkańców, ale wszystkich przebywających. Na drogi samorząd województwa zarezerwował w tym roku 1 200 000 zł, co stanowi około 17% budżetu województwa na 2023 rok.
Najlepsze i najaktywniejsze koła gospodyń wiejskich na Mazowszu poszukiwane. Ruszyła kolejna edycja konkursu Koła Gospodyń Wiejskich – Wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie. Samorząd Województwa i Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zapraszają do udziału. W puli nagród jest aż 40 tysięcy złotych. Nabór trwa do końca sierpnia. Rozwój obszarów wiejskich to nie tylko inwestycje infrastrukturalne. Ważne są także mniejsze inicjatywy, które odgrywają ogromną rolę w integracji lokalnej społeczności. Dlatego samorząd województwa dofinansowuje działania i zachęca do udziału w konkursach zarówno koła gospodyń wiejskich, orkiestry dente, sołectwa czy liderki wiejskie. Tylko w 2023 roku przeznaczył blisko 5,5 miliona złotych w ramach programu Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich na realizację ponad 1000 zadań, takich jak zakup strojów ludowych czy sprzętu niezbędnego do organizacji lokalnych wydarzeń. My jako Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, jako Samorząd Województwa Mazowieckiego pomagamy kołom gospodyń wiejskich pokazać się szerszej publiczności i na bieżąco działać. Mamy mechanizm dotacji, gdzie co roku koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie, ale także jako Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich proponujemy kołom gospodyń wiejskich konkurs Koła Gospodyń Wiejskich Wyjątkowe Miejsca, Wyjątkowi Ludzie, gdzie cenne nagrody na koła gospodyń wiejskich czekają. Na Mazowszu istnieje prawie 1700 kół gospodyń wiejskich. Najlepsze zgłoszone w tym roku może wzbogacić się aż o 10 tysięcy złotych. 2 lata temu brałyśmy udział, dostałyśmy te dofinansowanie, wtedy jeszcze było 5 tysięcy. To żeśmy zakupiły właśnie wszystkie urządzenia do kuchni, wyposażenie do kuchni, garki, tam patelnie. Dostaliśmy dofinansowanie w kwocie 9 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego. Mamy zamiar wyremontować kuchnię, zakupienia mebli, no bo dopiero początkujący jesteśmy i nic tak naprawdę nie mamy. Każde dofinansowanie z urzędu jest nam potrzebne, no takie dobre wsparcie dla nas, po prostu żebyśmy się mogli bardziej rozwijać. Jest nas w kole 43 osoby, są to kobiety i też kilkoro mężczyzn. Także takimi małymi siłami nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie takiego rozwoju, jakbyśmy chcieli. Więc każde pieniądze z zewnątrz są nam bardzo potrzebne. Zgłoszenia można wysyłać do 31 sierpnia. Szczegóły konkursu dostępne są na stronie mazowieckie.ksof.pl. W prawie całej Polsce utrzymuje się fala upałów. Tegoroczny rekord temperatury padł w Ostrołęce. Termometr pokazał tam aż 35,7 stopnia Celsjusza. We wtorek, 15 sierpnia, temperatury poszybowały powyżej 30 stopni Celsjusza. Maksymalna i zarazem rekordowa temperatura padła w Ostrołęce. Ten sierpień tego roku okazał się rekordowy, jeśli chodzi o temperatury na Mazowszu. Na północnym Mazowszu został pobity w ogóle dla Polski rekord temperatury powietrza. W Ostrołęce zanotowano 35,7 stopnia Celsjusza. Tak wysokie temperatury zostały spowodowane napływem do nas bardzo gorącego, upalnego powietrza z pochodzenia zwrotnikowego. Taką pogodę należy odpowiednio o siebie zadbać. Jakie sprawdzone sposoby na upały mają mieszkańcy Mazowsza? Jeżeli chodzi o moje sposoby, które mogę wykorzystywać w domu, no to chociażby zimne butelki przy wiatraku. To jest jedyny sposób, który się sprawdza, chociaż w najmniejszym stopniu. No a dodatkowo, to wiadomo, bardzo duże ilości wody. Piję dużo wody. Moje na upały? No na razie siedzę w domu. Pozamykać okna, włączyć wentylator w domu i siedzieć. I dużo pić przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, żeby się nie odwodnić. W domu siedzieć. Mhm. A woda? No, wody dużo i przynajmniej w moim wieku nie wychodzić na upał. Upały na Mazowszu mogą utrzymywać się jeszcze kilka dni. Unikajmy więc przebywania na pełnym słońcu i nie zapominajmy o nawodnieniu. I tą gorącą informacją żegnam się z Państwem. Życzę udanej końcówki wakacji. Do zobaczenia za tydzień.